było proste zadanie. Kolejne zadanie też wymaga od Was oczywiście odnalezienia schematu. I tu mam nadzieję, że spróbujecie go odnaleźć już samodzielnie. Dam Wam chwilę, a wykonajcie zadanie. To jest taka prosta szachownica, bym to tak nazwał. Wykonajcie zadanie, a ja pokażę Wam zaraz rozwiązanie tego zadania. I sprawdzicie, czy dobrze zaobserwowaliście wszystkie schematy, czy coś można było zrobić lepiej, czy może warto byłoby dodać na przykład dwie funkcje w tym przypadku. Sprawdźmy to. Ok, mam nadzieję, że udało Wam się bez problemu przejść przez wszystkie etapy. Jesteśmy już na ostatnim zadaniu, ostatnim challenge'u z zakresu funkcji i jest to poziom, który pozwala wprowadzić, pozwala spróbować w swoich sił w zagnieżdżaniu funkcji, czyli możemy stworzyć dwie funkcje. Jeżeli przyjrzycie się temu poziomowi, on składa się z dwóch par schodów. Pierwsza para jest schodami krótkimi, druga para jest schodami długimi i bajt musi pokonywać je w górę i w dół, jednocześnie naciskając odpowiednie przyciski po drodze. I jeżeli przyjrzycie się bardzo dokładnie, to długie schody składają się tak naprawdę z krótkich schodów i raz jeszcze z krótkich schodów. Czyli możemy tutaj tak naprawdę zbudować funkcję, która tylko i wyłącznie idzie, że powiem, do przodu, tak? Czyli bajt porusza się do przodu i naciska jeden ze switchy. Ja taką funkcję stworzę. Tu już od razu w dole w klawiaturze pojawiło nam się znaczek funkcji i możemy rozpocząć tworzenie takiej funkcji. Wpisuję jej nazwę. Oczywiście nazwa będzie odzwierciedlała to, co bajt będzie robił. W tym przypadku wpisałem po prostu słowo schody. I zadaniem bajta jest zrobić dwa kroki do przodu oraz nacisnąć przycisk. Gdy odpalimy tą funkcję, na początku się oczywiście nic nie stanie, musimy ją umieścić w kodzie właściwym, czyli po prostu wywołać ją z jej nazwy. Po odpaleniu tej funkcji bajt robi dwa kroki do przodu i naciska przycisk. Warto by było stworzyć drugą funkcję, funkcję powrotu. Ja tu ją dodam, czyli mam funkcję powrót i ta funkcja będzie polegała na tym, że bajt musi się obrócić o 90 stopni i zejść po schodach, wykonać dwa kroki do przodu. Tak, aby się obrócił, musimy kazać mu na przykład dwa razy skręcić w lewo. Pamiętajmy, że gdy bajt skręca, on tak naprawdę nie wykonuje ruchu takiego pełnego, czyli nie dokonuje skrętu i robi kroku do przodu, ale tylko obraca się wokół własnej osi. Czyli robimy dwa razy obrót i dwa razy krok do przodu. I teraz umieszczając taką funkcję ponownie, czyli ponownie funkcja powrót, bajt wchodzi po schodach, naciska przycisk i z nich schodzi. Oczywiście ta funkcja nie jest doskonała, funkcja powrotu, ponieważ w przypadku, kiedy mamy długie schody, bajt by tak naprawdę się zapętlił, tak? Jeżeli byśmy użyli funkcji dwa razy schody i następnie dwa razy powrót, bajt wchodziłby po schodach, naciskał switche, na samym końcu obracałby się, schodził, a druga funkcja powrót kolejny raz by go obróciła. Wtedy po prostu musimy to rozwiązać dodaniem dwóch bloków move forward zamiast kolejnej funkcji powrót. Wydaje się to skomplikowane, ale bardzo dobrze ćwiczy właśnie zagęszczanie funkcji, używanie wielu funkcji i poszukiwanie także schematów. I na tym skończymy funkcję. Będziemy je jeszcze trenować i wykorzystywać w kolejnych rozdziałach podczas wykonywania zadań w ramach pierwszego bloku tematycznego, ale kolejnym blokiem, kolejnym tematem będą pętle. Kolejnym elementem, równie ważnym jak funkcje, są pętle. Pętle ułatwiają nam takie czynności jak po prostu powtarzanie konkretnego kodu. Kończąc funkcję, mieliśmy taką sytuację, kiedy bajt schodził po schodach, i musieliśmy wielokrotnie wpisać komendę move forward. W przypadku pętli możemy taką komendę wpisać tylko raz i dodać informację, żeby na przykład ją wykonać 4, 5, 6, 1000 razy. Oczywiście pętle też tworzymy za pomocą odpowiedniej struktury kodu. Przejdźmy do pierwszego zadania z pętli, które wprowadzi nas w świat pętli po prostu. I tu mamy już gotową strukturę. Składa się ona podobnie jak w przypadku funkcji z kilku elementów. Pierwszym elementem jest
ilość powtórzeń, czyli musimy przewidzieć, ile razy bajt ma wykonać jakąś czynność. Patrząc na naszą planszę, nie trudno się zorientować, że ma ją wykonać 5 razy, ponieważ mamy 5 naszych dżemów, naszych klejnotów, które musi zdobyć. Czyli co? Wybieramy piątkę z klawiatury, a w treści, w takim body naszej pętli musimy wpisać czynności, które bajt ma wykonać. W tym przypadku będą to 2 kroki do przodu, złapanie naszego klejnotu i krok do przodu. Nie bójcie się tych elementów, które są takie kolorowe, to są portale, które przenoszą naszego bajta z miejsca na miejsce. Tak? Czyli bajt stając na niebieskim portalu pojawia się w drugim miejscu, tam gdzie jest drugi niebieski portal. Gdy odpalimy naszą pętlę, tu w porównaniu do funkcji nie musimy już umieszczać jej nazwy, czy nie musimy odnosić się do niej w kodzie. Ona po prostu sama w sobie już działa, tylko za pomocą kilku linii kodu. I to właśnie jest fantastyczne w pętlach, że nie musimy rozpisywać się wielokrotnie. W tym przypadku musielibyśmy co najmniej z 50 linii kodu użyć, a mamy ich 4. I to właśnie jest moc pętli. Tak? Optymalizują bardzo mocno naszą aplikację, optymalizują bardzo mocno nasz kod i skracają w ogóle całość tworzenia. Pierwsze zadanie było bardzo proste. Przejdźmy do kolejnego. Tu już mamy fragment kodu gotowy. Naszym zadaniem jest tak naprawdę umieścić go w pętli. Jest to bardzo proste, ponieważ na klawiaturze na dole pojawi nam się już wstęp do schematu pętli, czyli for. I naszym zadaniem, poza policzeniem, ile razy bajt ma powtórzyć ten kod, czyli mamy tu kwadrat ponownie, czyli musi powtórzyć 4-krotnie nasz kod, musimy umieścić wszystkie elementy, które już mieliśmy wcześniej, w ramach tej struktury, czyli w ramach wewnątrz wąsów pętli. Moglibyśmy to oczywiście robiąc, przepisując ten kod, ale nie o to w tym chodzi, nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Złapmy klamrę zamykającą pętlę i przyciągnijmy ją w dół, tak by złapać w tą klamrę wszystkie elementy kodu, które były już gotowe. Wydaje się bardzo proste i jest. I naciskamy Run My Code. Sprawdźmy, czy wszystko działa. U mnie działa i mam nadzieję, że u Was także. To było bardzo proste ćwiczenie i przechodzimy dalej. Tu już zaczynają się schody. Jest to, zaczynamy łączyć albo próbować łączyć funkcje z pętlami. I możemy to oczywiście robić tak, że stworzymy funkcję i umieścimy ją wewnątrz pętli, ale nie musimy. To nie jest jeszcze na tyle zaawansowany etap, by wszystko zrobić jednocześnie. Zacznijmy od tego, że stworzymy naszą pętlę. Zastanówmy się, co bajt ma zrobić. Naszym zadaniem, które wyświetla się na tabliczce na górze, jest zdobycie 8 przycisków, tak musi się, bajt musi zapalić 8 przycisków, ale 4 z nich już są aktywne, pozostały nam tylko 4. I tu podobnie jak w poprzednich zadaniach musimy odnaleźć odpowiedni schemat. Naszym schematem jest zejście ze schodów, naciśnięcie przycisku, obrót i wejście po schodach i obrócenie się w kierunku kolejnego nieaktywnego przycisku. Czyli ponownie mamy 4 nieaktywne przyciski, czyli pętla jest wykonywana 4-krotnie i kod jest bardzo prosty, czyli poruszamy się 2 kroki do przodu, naciskamy przycisk, obracamy się 2 kroki do przodu i obracamy bajtem w kierunku kolejnego nieaktywnego przycisku i wykonujemy nasz kod. Jeżeli Wam się udało, super, możecie podejrzeć też oczywiście moje rozwiązanie. Pętle są bardzo proste. W ramach tego bloku poznacie jeszcze pętle, które są pętlami warunkowymi. Czyli nie będziecie już wpisywali ilości powtórzeń, ale będziecie wpisywali polecenie, które będzie charakteryzowało jakąś czynność, charakteryzowało jakieś zdarzenie. Na przykład będzie to moment, kiedy bajt zderza się ze ścianą albo zdobywa odpowiednią ilość klejnotów czy naciska odpowiednią ilość przycisków. Tego typu pętla będzie wykonywana do momentu, aż coś się wydarzy, aż warunek, który postawiliście, zostanie spełniony. I to będzie już trochę bardziej zaawansowane. Mam nadzieję, że bez problemu przejdziecie wszystkie elementy, wszystkie tematy związane z pętlami warunkowymi, jak i później operatorami czy algorytmiką. Pamiętajcie, że w ramach każdego z zadań macie
gotową instrukcję. Także patrzcie na ekran po prawej stronie na dole, znajduje się zawsze podpowiedź. Możecie z niej skorzystać. Ona często w takich poziomach, które są bardzo skomplikowane, zawiera także gotowe elementy kodu, które możecie wykorzystać. Ułatwia to oczywiście przejście przez te bardziej zaawansowane elementy. No i także na pewno spowoduje, że nie zniechęcicie się do nauki kodowania. Tak jak mówiłem na samym początku, za pomocą aplikacji Swift Playground możecie samodzielnie nauczyć się kodowania we własnym domu, a później po przejściu tych wszystkich bloków tematycznych, po zdobyciu wszystkich odznak w ramach poszczególnych wyzwań, możecie pobrać sobie bezpłatnego e-booka, który dotyczy Swiftu, przejść przez niego i tak naprawdę zainstalować sobie już środowisko Xcode i zacząć tworzyć pełnowymiarowe aplikacje. Jest sposób nauki programowania w ramach Swift Playground, jest naprawdę bardzo prosty, przyjazny i umożliwia każdemu stworzenie jego wymarzonej apki. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie Was zachęciło do tego, żeby nauczyć się programować i wykorzystać właśnie takie rozwiązanie, jakim jest aplikacja Swift Playground. Do tej pory była dostępna ona tylko i wyłącznie na iPady, ale od niedawna pojawiła się także na komputery Apple'owe, czyli MacBooki i iMac'i, więc nawet nie posiadając iPada, za pomocą MacBooka czy iMac'a możecie stworzyć, nauczyć się języka programowania, jakim jest Swift. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli będziecie mieli dodatkowe pytania, zawsze możecie do mnie napisać, pomogę Wam.